bardzo serdecznie witamy w kolejnym odcinku programu Mazowsze w rytmie slow. Dziś wyjątkowo nie wyjedziemy z miasta, by zobaczyć, jak można spędzać czas w rytmie slow. Do tej tabliczki Strefa Ciszy jest dokładnie 17 km od Pałacu Kultury. Znajdujemy się w miejscu tak niezwykłym i magicznym, że zobaczcie je sami. Co takiego wyjątkowego jest w bagnie, że aż pragnie się je kupić? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że jak jest się prawdziwą czarownicą z bagien, to bagno ciągnie. A tak zupełnie poważnie mówiąc, to myślę, że jakaś taka prawda natury, która w tym dziewiczym terenie naprawdę jako w ogóle rzadkość jeszcze w takich okolicznościach jak miasto w ogóle się zdarza. Mnie się wydawało w ogóle czymś niesamowitym, że tak długo ten teren pozostał niezauważony. Wspomniała Pani o mieście, bo miasto jest tuż za lasem, tak? To jest odległość ilu? 5-6 kilometrów? Miasto jest tutaj. Tu jest jeszcze miasto. Tak, jesteśmy dokładnie na granicy Międzylesia i Wesołej. Ta granica tutaj właśnie w środku tego bagna przebiega. To jest aglomeracja warszawska. Nie jesteśmy poza miastem, tak? Nie jesteśmy, jesteśmy dokładnie 17 km od Pałacu Kultury, a dzikość tak, tej przyrody, wyjątkowa czystość powietrza, tak, no jest niezaprzeczalna. To nie jest tylko, że ja mówię panu na słowo, tak? Tutaj na tym bagnie rośnie płucnica modra. To jest roślina, która jest indykatorem super czystego powietrza, więc ta enklawa tej czystości, tej dzikości w mieście no jest niesamowita. Ale ja powiem panu, że jak to kupowałam, to wcale nie miałam takiej świadomości. Ja po prostu czułam, że to jest wyjątkowe miejsce. A kiedy narodził się pomysł, by, proszę wybaczyć stwierdzenie, wejść na drzewo? Chyba jeszcze z niego nie zeszłam, to może w ten sposób powiem. Miałam to szczęście, że mimo iż urodziłam się w mieście, bo jestem łodzianką z urodzenia, wychowywałam się jako dziecko w głuszy i dziczy. Od drugiego roku życia na Pojezierzu Brodnickim, w wielkim domu z bali, wybudowanym przez mojego tatę, dom był ukryty strzechą, prawdziwy, naturalny. Ja jako dziecko miałam szansę tam dorastać. Później żyjąc w mieście, pracując w korporacjach, jeżdżąc po świecie, żyjąc w dużej rodzinie, ja mam czwórkę dzieci, więc dużo podróżowaliśmy z dzieciakami, cały czas gdzieś ta dzikość do mnie wracała, tak? Ta potrzeba bycia na tym drzewie. Ta potrzeba może nie izolacji, ale gdzieś tam... Bycie dojścia, pomiędzy światami? I dojścia do takiej prawdy, dlatego że to jest... Tutaj po prostu jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Także zaczynałam od siebie i nie myślałam, że ten projekt tak będzie ewoluował. To ludzie, to było niesamowite. Mówię, Karolina, ale poczekaj, super, na tych bagnach to naprawdę jest fajnie, to może coś zrobić, może razem, może jakiś projekt, tak krok po kroku. Co możemy poznać tutaj, będąc, stojąc na tym tarasie, mieszkając w tym domku, który za chwilę zobaczymy, kogo możemy spotkać? Jak możemy się poznać? Przede wszystkim wydaje mi się, że możemy poznać samego siebie. Szczególnie w tamtym mniejszym domu, który faktycznie jest mikroprzestrzenią, gdzie zmusza nas do tego, żeby nie rozpraszać się, tak? Ale nie tylko nas, dlatego że tak naprawdę, ponieważ między innymi jest to ośrodek terapii par, tak, prowadzę tutaj terapię par. Pokazuje to, jak przestrzeń, właśnie jak ta architektura biofiliczna też powoduje, że ludzie zaczynają się, nawet nie wiedzą dlaczego, zbliżać do siebie. Zaczynają przyglądać się sobie. Po pierwsze, na przykład nie mają wyjścia, dlatego że w małym domku na 8 metrach kwadratowych nie da się przejść obok siebie nie dotykając, nie da się usiąść na drugim rogu ogromnej kanapy, bo kanapa jest maleńka i trzeba się przytulić jeszcze do drzewa. I to sprowadza ludzi, zmusza ich do spokoju, do takiego troszeczkę zatrzymania się,
ale przede wszystkim, bo mają wybór, bo gdyby się nie uspokoili, gdyby faktycznie coś cały czas gdzieś tam iskrzyło, to nie wytrzymają na takiej powierzchni, tak? Nie wytrzymają, ale pocieszające jest to, że te osoby, które często nawet przychodzą tutaj zwaśnione, tak, wychodzą trzymając się za rękę i śmieję się, że mówię, to nie ja robię, to robi natura. Wejdziemy do domku? Zapraszam. Dobrze, taki domek składa się z dwóch izb. Tak. Czyli część dzienna, tak byśmy klasycznie to nazwali, dzienno-kuchenna, nie, kuchni nie ma. Jest taki ukryty, ponieważ w tym domu, we wszystkich, w obydwu tych domach wszystko jest ukryte, bo to wymaga tego przestrzeń, ale moje założenie było takie, żeby to było funkcjonalne, więc tak naprawdę i stoły są ukryte. Jeden ukryty, drugi ukryty, one wyjeżdżają bardzo daleko. Tutaj jest miejsce, taki właśnie mini aneks kuchenny, tak, kieliszki, podstawowe rzeczy, które przydają się gościom naszym. Jeszcze jeden stół, który wyjeżdża, można sobie usiąść i tak naprawdę on sięga aż dotąd, także z widokiem zjeść śniadanie. Niewielka lodówka. Ale wszystko jest ukryte, tak? Chodzi o to, żeby było funkcjonalne, ale żeby też estetyczne były doznania, tak? Dlatego, że mnie na tym bardzo zależało, żeby tutaj nie rozpraszać. Dobrze, i tu wyżej mamy... Wyżej mamy sypialnię. Tak. Stromo. Tak. Jak już się wlizie na górę, to już koniec. Może wysokościowo nie jest komfortowo, ale widok rekompensuje wszystko. Faktycznie budzić się rano i widzieć przed sobą taki widok, coś wspaniałego. To właśnie okna i ta ilość światła, która wpada do tego domku, to jest absolutnie coś fenomenalnego. Tak, ale to było wyzwanie. To było wyzwanie i to była... W ogóle zanim myślałam o domu na drzewie, to myślałam o oknach na drzewie. Więc tak naprawdę rysowałam, projektowałam okna i dobudowywałam resztę do koncepcji. Domu. Dokładnie, tak, bo to jest coś niesamowitego. Ta przyroda tutaj po prostu wchodzi, jak zmieniają się pory roku, jak zmienia się pogoda, jak pada deszcz, jak pada śnieg. Program nazywa się Mazowsze w rytmie slow. Z jednej strony mamy pełen komfort przebywania tutaj, a z drugiej strony no, nie ułatwiamy zbytnio życia. Tak, pomimo tego, że są gniazdka do prądu, to raczej chyba ludzie nie przyjeżdżają tutaj pracować. Nie mamy też Wi-Fi. Oczywiście jest zasięg GSM, bo jesteśmy cały czas w mieście, ale ludzie coraz częściej świadomie rezygnują z tego. Tutaj możemy się po prostu odciąć i o to chyba chodzi. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Izolacja. Dźwiękowa, zupełnie. Pełna cisza, tak? To może szaleć deszcz faktycznie, choć się go będzie pewnie słychać, ale mogą bujać się drzewa i szumieć, a tu będzie tak, cały czas cisza. Tak, będzie cisza taka przerywana, bo dom jest posadowiony na rolkach. Cała konstrukcja jest posadowiona na specjalnych kotwach, które wchodzą do martwej części drzewa. I właśnie po to, żeby móc nadążyć za tempem, różnym tempem wzrostu drzew, to te rolki są regulowane. I w momencie, gdy wiatr wieje, dom musi się poddawać tym ruchom wiatru. Dlaczego? Bo inaczej przy tej takiej bardzo sztywnej konstrukcji po prostu mogłoby to uszkodzić go albo drzewa. Więc... Czyli co, kołysamy się w wietrze? To, oczywiście, że tak. Naprawdę? Super. Tak, tak. Witamy w gniazdku. Gniazdku, właśnie. To jest ten jedyny dom, w którym ta bliskość przyrody jest wręcz namacalna. Tak. No tak. Czyli drzewo w domu. Drzewo w domu. Prawdziwe drzewo w domu. I to jest duże wyzwanie architektoniczne, ale ja się bardzo uparłam. Bardzo chciałam, żeby ono było. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, żeby zostawić przestrzeń na ruch, na wzrost. No i to jest taki typowy dom dla skłóconych par.
bo tu nie ma szansy, żeby się minąć tak zupełnie anonimowo. Tak, to działa. Wiem, że te wszystkie oświadczyny i zaręczyny są całkiem skuteczne, także jest ta bliskość. Tak, do sypialni możemy wejść dwojako. Można wejść po drabinie, ale możemy też zrobić tur i wejść przez górny taras. Okej. Zapraszamy do gniazda. O, właśnie. No tak, stwierdzenie spotykamy się w sypialni w wypadku tego domku jest wycieczką. Prawda, ale proszę sobie wyobrazić, że to jest świadoma decyzja. Ja mówię, 92 centymetry, a Państwo mówią, nie, to by było za łatwo, gdybyśmy nie tam w tym dwumetrowym dużym łóżku. To jest klimat. Także z jednoosobowego domku stał się dwuosobową willą. No i to wejście na kolanach przez okno, to jest takie romantyczne, inaczej się nie da po prostu. I wszystko cudownie, rewelacja. Do widzenia. Swobodnie rosnące drzewa, faktycznie w tej rolce, czyli cały ten dom może funkcjonować i bujać się, kołysać. Małe, można by powiedzieć, romantyczno-klaustrofobiczne przestrzenie. Śniadanie na tarasie z widokiem na bagno i na wolno biegające konie. To ewenement chyba. Nikt ich nie pilnuje? One pilnują się same, one bardzo lubią ludzi, a jeszcze bardziej lubią śniadania. Od ludzi. Także u nas można zjeść śniadanie, podzielić się z koniem, chlebem niekoniecznie suchym, ale one są tak wychowane, one są blisko człowieka i trzymają się i to jest ich taka wolność. Wydaje mi się, że dlatego trzymają się tak blisko, bo wiedzą, że nic ich nie krępuje, że nie mają przed czym uciekać. Zaryzykuję stwierdzenie, że jest to jedyne miejsce na Mazowszu, a być może i w Polsce, gdzie zarówno można być w lesie, a jednocześnie w mieście. To miejsce nazywa się My Tree Home i jest to niezwykłe miejsce, gdzie bez względu na staż naszego związku możemy ponownie się poznać. 8 metrów kwadratowych daje do myślenia, ale z drugiej strony daje nam niezwykłą bliskość. Przepiękne okolice bagniste i przepiękna bliskość przyrody to coś, co jest autentycznie nam w dzisiejszych czasach pełnych pędu, pełnych dynamiki, bardzo potrzebne. Polecam. Jak na chwilę zamkniemy oczy i nie będziemy się odzywać, to usłyszymy tak zwany dźwięk miasta. Dźwięk, który zazwyczaj nam nie przeszkadza. To samochody, hałas ludzi, tramwaje, pociągi, czasami sygnał karetki. Ale miasto ma też swoje niezwykłe niespodzianki. Czasami wystarczy wejść w dukt leśny, by znaleźć się w miejscu, gdzie na drzewach są wspaniałe, magiczne domy, które zbliżają. Albo przyjść do portu w Warszawie i zobaczyć, tak jak te stojące za mną, houseboty, które w każdym momencie można odcumować, wypłynąć na Wisłę i być bardzo blisko przyrody. I bujać się, kołysać w rytmie slow. To była kiedyś taka barka koszarka, czyli tam, gdzie się koszaruje robotników. Mieszkają robotnicy, którzy pracowali na małych rzekach, wąskich rzekach. Niewielka jednostka stosunkowo, bo są takie duże barki mieszkalne z pełnym socjalem, a to była taka malutka. No niewielkie rzeki i kanały, zbudowana w Sandomierzu. Były takie bliźniacze dwie, być może było więcej, ale no tylko dwie znam. I jedna z nich została wyremontowana na Festiwal Przemiany tutaj, który był realizowany w 2009 jako jakiś projekt artystyczny dofinansowany ze środków unijnych, w tym chyba nawet marszałka. I druga z tych barek stała w tym Sandomierzu. I ja kiedyś szukałem jakiejś barki, gdzie można byłoby coś zainicjować, zbudować, zamieszkać. I tam dzwoniłem do tego kapitana, który zbudował tą barkę pierwszą. I on mówił, że do nie da rady, nie ma możliwości, a po trzech latach, kiedy już właściwie tam
było niepotrzebne, mówi, zadzwonił, mówi, że jest jedyna szansa i okazja, bo syndyk masy upadłościowej to sprzedaje na stoczni właśnie sandomierskiej. To był rok 2016, ja to kupiłem, w 2017 skończyłem ten remont taki podstawowy, czyli przebudowę na statek z montażem silnika, z ucięciem rufy, tak żeby móc montować silnik, z przedłużeniem tego statku, żeby miał taki porządny dziób statkowy, no, z budową urządzeń kotwicznych, cumowniczych, z tym właśnie, że tym podkładem górnym, bo ten pokład górny nie był w rzeczywistości używany, tylko ten dolny, no i z tą jednostką, i to była ta przebudowa właśnie była w stoczni w Sandomierzu i tą jednostką spłynąłem w październiku 2017 na tak zwany rok rzeki Wisły, taki właśnie mój wkład prywatny w rok rzeki Wisły. Chciałbym posiadać barkę, by uciec, stworzyć sobie taką samotnie, enklawę wolności? No raczej to było tak traktowane jako takie rozszerzenie, bo pływaliśmy już z rodziną na pychówce, mieliśmy pychówkę. Tą pychówką podróżowaliśmy zarówno po rzece Wiśle, bo płynęliśmy i z Sandomierza właśnie do Warszawy. Płynęliśmy Bugiem, właściwie spod granicy ukraińskiej płynęliśmy Bugiem, daleko, długa taka podróż, spod Włodawy. Płynęliśmy na północ, w stronę Włocławka i tak pływaliśmy tą pychówką. I w czasie jednej z podróży, też właśnie na Bugu, to straciliśmy silnik. No i tak było takie zawieszenie roczne czy dwuletnie. No i to było właśnie powrót do tego pomysłu, żeby pływać wakacyjnie, spędzać czas na wodzie, mieć taki domek na wodzie. Raczej taki rodzinny projekt. Mm-hmm. Tak to było. A Panama? A Panama wzięła się z nazwy bajki dla dzieci o tygrysku i o misiu. Ach, jak cudowna jest Panama. To jest bardzo piękna historia o domu, która polega na tym, że sobie mieszka misio i tygrysek nad rzeką właśnie. I jeden zbiera grzyby, drugi łowi ryby i pewnego dnia przypływa do nich skrzynka z napisem Panama o zapachu bananów. I ten zapach ich tak jest dla nich tak wspaniały i tak olśniewający, że mówią, że chcieliby tam po prostu do tej Panamy się udać, że to jest miejsce ich jakby marzeń, że to jest świat ich marzeń. I faktycznie robią z tej Panamy, z tej skrzynki taki jakby drogowskaz kierunkowy i ruszają i mają wiele przygód, spotykają wiele przyjaciół. Dużo im ludzi pomaga, w sensie zwierzątek różnych, ale też i ludzi. I na końcu docierają nad tą rzeczkę. Nie poznają tego miejsca, bo się zmieniło, zarośnięte jest i inaczej wygląda. Ale jest ten napis Panama, więc stwierdzają, że dotarli. I mówią, o Jezu, jak tu jest cudownie, jak tu jest pięknie, warto było ruszyć. To jest najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Mieliśmy rację, żeśmy wyruszyli w tą podróż, bo to jest nasze najpiękniejsze miejsce na Ziemi. No i tak mniej więcej. O tym jest ta Panama, no generalnie ona też się dobrze kojarzy. Statek przypominał też trochę kapelusz nam jakoś, więc też jakoś z panamskim kapeluszem, z dobrym, z panem Markiem, barka pana Marka też to chodziło, więc ta Panama jakoś tak i brzmiała ale ta bajka była takim właśnie, taka nasza jedna z ulubionych bajek rodzinnych, była takim ostatecznym jakby powodem wyboru. Takie studio, w którym można wszystko przearanżować. Tak jest mobilnie, że może to być świetlica, tak jak są zajęcia, a może być właśnie zorganizowane jako domek. Tak naprawdę jakby istotną i twardą rzeczą jest kuchnia i łazienka, które są na przodzie, a reszta jest tak zwane mobilne. I jest na tyle wielofunkcyjne, że teraz jest i tutaj taki stolik, że można tu popracować. Teraz mam takich gości, którzy tutaj są dłużej, więc sobie tu pracują, mają tu nawet drukarkę. Jest Wi-Fi, to jest ważne, bo tutaj teraz tam, gdzie jest Wi-Fi, tam jest mój dom, prawda, więc tu jest Wi-Fi. Jest prąd, jest woda, ciepła, zimna, jest gaz, więc jest lodówka. Są materace, ale i są i hamaki w razie czego. Tak, i są też i hamaki, dzieciaki to właśnie, jak są dzieciaki, to najbardziej to hamaki. No i co, łazienka jest z prysznicem, ponieważ statek jest dość autonomiczny w tym sensie, że
jest przygotowany też na podróż i na mieszkanie też poza portem, bo jak jesteśmy w porcie, to to co mamy to jest 220 V. Mhm. Oczywiście te 220 V też możemy uzyskać poza portem przez przetwornicę, ale generalnie wtedy mamy 12, to jest nasze, czyli akumulatorowy prąd z silnika i plus ewentualnie jakby nam brakowało, to jest jeszcze agregat. Jak długo zazwyczaj ludzie zostają tutaj? Różnie, to znaczy najczęściej to są jednak takie jednodniowe noclegi związane z jakąś uroczystością, z jakimś terminem, albo po prostu z pobytem, gdzieś po prostu zamiast w hotelu czy na jakiejś kwaterze to właśnie tutaj, ale bywają i też takie właśnie wynajęcia jak teraz, czy w czasie pandemii na przykład właśnie też miałem taki dłuższy pobyt Niemców, że są i tydzień, nie? Pobyty. No teraz też w marcu, w lutym marcu miałem sporo pobytów takich, też takich dłuższych, związanych z pomocą, wsparciem tym rodzinom ukraińskim, bo ostatek był takim hubem małym, że kilka rodzin ukraińskich jakby z dworca braliśmy i tutaj spały, zanim ruszyły gdzieś w świat dalej. Mhm. Tak? Więc to też były takie pobyty dłuższe, ale najczęściej to są dwa dni, no nie? To są takie najczęstsze pobyty. W przypadku domków na drzewach i statku Panama pojęcie kołysania ma zupełnie inny wydźwięk. To jest spokój, cisza, rytm typu slow, a przede wszystkim niezwykła wygoda, co podkreślają właściciele, których dzisiaj mogliśmy spotkać. Ci, którzy wybudowali swoje domostwa na drzewie, by człowiek miał kontakt z naturą, i ci, którzy traktują rzekę jako ten niezwykły kontakt z naturą.